Coś ci przypomina ten ciasny korytarz, Mantis? Wydaje mi się, że to tu jest mokro. To będzie! Myślałam, że mokry kawałek już był. O, będzie gorzej. O wiele gorzej. Chłopaki! Wszyscy cali? Gdybym cokolwiek widział, to byłyby to gwiazdki. Tak, nie jest dobrze. Co do tych wszystkich przyszłości, gdzie giniemy... Jestem Groot. On zawsze umiał to robić? Jestem Groot. Mówi, że nie lubi się popisywać. Dzięki, brachu. Jestem Groot. Nie, nie muszę im mówić. O, właśnie, ta rzecz. Musisz nam to powiedzieć po ciemku. To bardzo ważne. Wcale nie, zamknij się. Jesteś wśród swoich, Rocket. To nic takiego, okej? Okay? Po prostu laboratorium, w którym byłem, robiło na mnie testy w rurkach z wodą. Było słabo, bardzo słabo. Eksperymenty z deprywacją sensoryczną na półświecie. Słyszałam o tym. Deprywacja sensoryczna była jak urlop w porównaniu z innymi rzeczami. I dlatego nie lubisz być mokry. Flark, nie miałem pojęcia. Nie róbmy z tego wielkiej sprawy. Po prostu wolę być suchy. Rocket, coś jest nie tak z moim wizorem. Nic nie widzę. Pewnie przez bioluminescencję Groota. Jest poza zdefiniowanym spektrum światła. Jedźmy. Okej. Jak długo będziemy tak łazić i obijać sobie piszczele o kamienie? Pomyśl, że to metafora. Jesteś w prawdziwej ciemności, będącej obrazem umysłu Zielonerwusa. Jestem Groot. Możemy wrócić po ścieżce Groota i spróbować znaleźć wyjście. Jestem Groot. Groot mówi, żeby się go trzymać. Przynajmniej coś będzie widać. Panie Grucie, ale świecisz. Jestem. Nie ma za co. Nie wiedziałam, że Flora Colossi może zyskać bioluminescencję. Jeszcze wielu rzeczy o nim nie wiesz. Ale ja słyszę! Doskonale! Pamiętaj umowę, Quill. Znajdziesz coś błyszczącego, to się dzielimy. O, to ta część. O. Dobra, czy ktoś poza mną ma mocno dość panny tajemniczej? Jestem. Ładna? Ty, dajże spokój. Tu jest przynajmniej mniej ciemno i mniej mokro. Dla mnie git. Mantis, powinniśmy na coś szczególnie uważać? Próbuję sobie przypomnieć. Tu się chyba robi dość mętnie. Teraz się robi mętnie? Znów ta paskudna mgła. Zawsze tu jest. Zawsze. O ile nie znika. To ma niby zna... Nie. Znów piekielnicy. Ale to nie te flarkacze, a te koszmarne gałąki ze strefy. Jak nic słyszę piekielników. To źle słyszysz. Mówię wam, że to gałąki. Ja nie wiem.
Amore jak nic ma rację. Wiemy już, że oprychy Hellbender tu za nami dotarły. No i proszę, piekielnicy. Wiem, co słyszałem. Ostrożnie! To nie boli! Aż tak! Rozpasują się jak w kreskówkach! Dziwne. Jakby to miejsce miało własny rozum. Nie rozum. Moc. Możemy się cofnąć? Nie wiem nawet, dokąd byśmy dotarli. Idziemy w dół. Wciąż w dół. Ktoś poza mną ma déjà vu? W tej mgle wszystko wygląda tak samo. Ale nie brzmi tak samo. To te żelkowate coś jest z Seknarfu. Wyjaśniałoby obecność kuzynka Kikuta. Nie, to korpus nowa. Słyszę głos. Jak możesz nie odróżniać potworów od rozumnych istot? Nie o to chodzi. Ewidentnie słyszymy co innego. Ja słyszę tylko hałas. To ewidentnie te żelki z Seknarfu. Słyszę, jak strzelają tymi kolcami. No proszę, Rocket miał rację. Hej, ja też miałem rację. Obyśmy się już zbliżali. Zapominasz, że jeszcze się trzeba z tą przydostać. Coś ci się rozjaśnia, mam. Widzę tylko mgłę. Słyszę dźwięki. Czuję walkę. Tak, to dobre podsumowanie. Przynajmniej jest teraz jakieś wyjście. Ktoś poza mną ma wrażenie, że coś się nami bawi? Zawsze. No dobra, teraz to te gałki oczne ze strefy zastrzeżone. Jak nic? Nie będę się spierać. Coś ewidentnie się nami bawi. Jestem. Chitauri? No dobra, to już bez sensu. Gorszy jesteś od niej. Przerośnięte jaszczurki wydają takie kliknięcia. Masz mech w uszach. Paskudnie to mówić. Tak naprawdę paskudnie, ale brzmi to jak te gałko oki. Dobra, nie chcę już mieć wciąż racji. Nawet gdy mamy rację, nie mamy. Rób, trzymaj! Zadruj! Przeciągasz już strunę, Mangi! Stałaby się wskazówka! Papa, bacanie! Jak daleko to prowadzi? Nie ma końca, bo jest okręgiem. Mgła wzywa, my odpowiadamy. Coś tu przegapiamy. Mglistą tajemnicę. Tajemnica i walka. Tak byłby zachwycony. Jestem głód. Tak słyszę, ale co to jest? No nie no, to nie może być prawda. No walka wydawała się całkiem prawdziwa. Ewidentnie słyszę oprychy Hellbender. To jakaś broń? Taka ziemska myśl. Najprostsze wyjaśnienie jest zwykle prawdziwe. Paskudnie mi psuć ci marzenia, ale próbowałeś wyjaśnić kiedyś postretrogradacyjną trymografię? Nic w niej prostego.
Nie możemy tak dalej robić. A co mamy zrobić? Zignorować to? No nie no, to nie może być prawda. To walka wydawała się całkiem prawdziwa. To się kupy nie trzyma, ale słyszę te gałkookie potworki ze strefy zastrzeżonej. Najprostsze wyjaśnienie. Nie wiem. To był tylko sen. O, słyszycie to? Nie wiesz w to, kłaczuszku. No nie no, to nie może być prawda. No walka wydawała się całkiem prawdziwa. To mgła, to tylko dźwięki. I tylko przypadek, że wszystko brzmi jak żujasne fluriaki, które nas próbowały ostatnio zabić. To się kupy nie trzyma, ale słyszę te gałkookie potworki ze strefy zastrzeżonej. A jakby tak tu zostać? To umrzemy z głodu. Wydajesz się całkiem pewna. Czasem też zapada się sklepienie. Jak ona to robi? Nie ona. My. No nie no, to nie może być prawda. No walka wydawała się całkiem... Chitauri, na bank. Teraz ty! Dobra, najprostsze wyjaśnienie jest takie, że ktoś się nami bawi. Ktoś, kto kontroluje mgłę. Albo sama mgła. Jakieś to znajome. Nie możemy tak dalej robić. A co mamy zrobić? Zignorować to? Nie no, to nie może być prawda. No walka wydawała się całkiem prawdziwa. To mgła, to tylko dźwięki. I tylko przypadek, że... Chitauri, na bank. Że mgła urzeczywistnia nasze lęki? Albo przeszłość? Jestem głód. W jakim sensie nas słucha? Tego, co mówimy? Yeah! Jak ona to robi? Nie ona.
My. No nie no, to nie może być prawda. No walka wydawała się całkiem... Uwaga! To znów te nawrócone typki z Nowy, jestem pewien. Ale znaczy, że niby co? Zwodzi nas tymi hałasami, a my się na to łapiemy. Co, że wiarą zmieniamy to wszystko w rzeczywistość? Jak ona to robi? Nie ona. My. No nie no, to nie może być prawda. To walka wydawała się całkiem prawdziwa. To mgła, ty... Chitauri, na bank. Mówimy o tych dźwiękach, gadamy, czym są, a potem puf, to coś się pojawia. O, milczenie jest złotem. Teraz to ma sens. Ma... Jak ona to robi? Nie ona. My. No nie no, to nie może być prawda. No walka wydawała się całkiem... Cii, ale co? Star Kościu ma rację. Tam jest jakieś wyjście! Czyli nic tam nie było? To chyba zależy. Ta paskudna mgła ma z tym coś wspólnego. Ma moc przywoływania każdego wroga, którego akurat nazwiesz. Czyli od początku wystarczyło być cicho? Tak, bo to w ogóle możliwe. Widziałam tyle wersji nas walczących z różnymi stopami. Jakie źródło jeszcze o nas nie. Tak, dobra. Miejmy może od teraz oczy otwarte, a usta zamknięte. Mglista istota na razie się cofnęła. Nie ma bezpośredniego zagrożenia. Tak, bez urazy, Biedrono, ale nic, co mówisz, nie ma już żadnego znaczenia. A więc mgła jest teraz istotą? Tak, mniej więcej. Nie frustruj się, kłaczuszku. Wciąż żyjemy. To wielka rzadkość. Czujecie to? Jesteśmy tak blisko! W końcu wiesz, co mamy tu zrobić? A gdzie? Ale wiem, że to nie będzie łatwe. Zwłaszcza dla ciebie. Gdzie wszystkich rozpaćkało. Super! Niech no zgadnę. Dalej tylko w dół. Jeśli chcecie ocalić Draxa i całą galaktykę. Pozwól mi pomyśleć. Ah!
Tej części nie pamiętam. Okej, dobra, coś powiem. Doceniam, coście tam dla mnie zrobili z tą wodą, no... ale leść głębiej za panienką pasikonik to idiotyzm. Rocket. Nie. Monstra mgły. Świnie jakieś. Mokre wodospady. Technicznie rzecz biorąc, wodospady... Nie, Quill. Ona nie wie, gdzie jesteśmy. Ona nie wie, dokąd idziemy. Ona nawet nie wie, czego tu szukamy. Mantis, jest ciepło czy zimno? Coś pomiędzy. Dobrze, już dobrze. Tu wariactwo. Tu też pewnie wariatka. Ale nie chodzi o nią. Lecz o nas. A jestem z nas taki dumny. Jeszcze nigdy tyle z siebie nie daliśmy. Ach, to tutaj, gdzie ich tak zagrzewasz. Pomyślcie, kim byliśmy na początku. No, ty spłukanym piratem, co nawet drzewu nie zwiał. Dokładnie. A ty drobnym łowcą nagród. Spłukanym jak ja i zepsutym egoistą, który bezmyślnie goni grosz, bar, robotę, napad. Sporo z tego wciąż lubię. I ja też. Ale nie to nas tutaj sprowadziło, tak? Bo w tę drakę wdałeś się dla Draxa. Nie Draxa niszczyciela, nie dzikiego bandziora, ale dla Draxa przyjaciela. A Gamora? Pędziłaś po galaktyce, by odławiać i krzywdzić. I mścić się. Tak okrutnie, że dzisiaj ciężko to sobie wyobrazić. A to dość przyjemne, co? Poświęcać się dla kogoś bliskiego? No i Groot. Jestem Groot. Mówi, że nie musisz już. Nie, ja muszę. Bo od ciebie powinniśmy się uczyć. Nigdy nie narzekasz. Albo tak, a ja nie łapię. Ale jestem dość pewien, że ty raczej nie. Zawsze stajesz za nami. O to w tym właśnie chodzi. O nas. O rozwój drużyny. O pójście za wariatką do groty śmierci, żeby pomóc naszemu. Bo jesteśmy drużyną. Nie, rodziną. Flarkanymi strażnikami galaktyki! Juhu! Kawał mowy, Quill. Czemu nikt mnie nie powstrzymał? Byłeś na takim gazie! To serio było jedno z lepszych twoich przemówień! Rocket! Rób swoje! Bankomat, Rocket! Znajdź przejście za posągiem, Starkościu! Zło trzeba go wstrzymać od środka! Słyszałeś, Peter? Tak, tak, tak! Coś o posągu! Dobrze znów widzieć Draxa w formie! Zaraz go trochę zdeformuję! Znaczy, wiesz o co mi... Rocket! Jeśli wysadzimy ten posąg od środka... Ten otwór jest pełen wody, Quill! Daj mi inne wejście! Bomba Rocket! Grupy mogą tak pływać bez końca! Co ta mgła? Wasze cieniste kopie nie spoczną! Nie zginą, póki nie zniszczycie źródła! Wielka twarz, Peter! Hej, mgło! Tylko nie rób za parawan na jakiejś frajdy! Zniszczenie posągu! Twarzy tysiąca kłamstw! Na twarz potrzebuje każdej chirurgii drastycznej! Dobrze mieć doktora Rocketa i jego fajerwerki! Dobrze znów widzieć Draxa w formie! W światach ten posąg jest źródłem mgły!
walczy. Znajdź przejście za posągiem, Stargościu! Zło trzeba powstrzymać od środka! Roken! Widzisz to, co ja? Tak, mogę tam wejść! Dobra! Wysadźmy to na ziemię, cholerę! Nie wiem, jak długo zdołam nas trzymać w szachu, Peter! Działało? Chyba powinno! To czemu ciągle z nimi walczymy? Nami! Nimi! Źródło w połowie zniszczone! Płaczuszek musi dokończyć robotę! O, flak! Widać, nie wszedłem dość głęboko! Znajdź mi inne wejście, Quill! Wystarczy chyba jeszcze jeden wybuch! Nie! Quill! Woda! Ja nie mogę! Jeszcze nie mogę! Rocket! Nie! Strzelamy! Kiedyś to się musi skończyć! Zadu, Rocket! Na blasterki! Grubie! Mantis? O nie, nie, nie! Jedyny sposób, żeby go ocalić, to zniszczenie źródła tych drugich was! A, posąg! Musimy rozwalić posąg! Uwaga! Serio, Rocket! Musisz ją wysadzić od środka! Proszę, Rocket! Nie! Wolę zginąć strzelając niż tonąc! A może by tak nie ginąć! Dopuszczamy do opcji! Przepraszam, okej, ale nie mogę! I pani! Peter! Pomóż! Gamora! Płaczuszku, proszę! Co? To nie moja wina! Dobra, Rocket, słuchaj! Wiem, że... Zamknij się, Quill! Wiem, co muszę zrobić, więc po prostu... Uważnie! Zaprę się i to zrobię! Uważaj, Płaczuszku! Dasz radę, Rocket! Płaczuszku! Niech się uda, niech się uda, niech się uda! No, Rocket, dasz radę! Da radę, prawda, Mantis? Mantis! Nie wiem! Obczajcie, ciągle żyję. Nie wierzę, że zrobiłeś to dla nas. Wiesz, kumpel w potrzebie. Nie jeden. Rocket, chłopie. Tak, możemy iść ocalić Draxa? Ciepło. Bardzo, bardzo ciepło. Chyba mamy wskoczyć w tę dziurę. Średnio rozumiem, czego szukamy, ale jest tam na dole. Dobra, dokończmy to, bo nie moczyłem futra na próżno. Trzeba szybko! Czuję, jak ciastka matrony nabierają kupetów w umyśle Zielonerwusa! Twoja mała nabiera siły! Smutnego i smętnego stworzenia, skaleczenia lękliwie liżącego. O ile tu jest? Na bank nakarmi nami tu coś paskudnego. Jestem tego pewien. Mamy spodziewać się walki? Raczej tak.
Niezbyt radzicie sobie z tą całą deeskalacją emocji. Nieważne, co tam jest. Jeśli odzyskamy naszego ponurego katatianina, wchodzę w to. I wy też powinniście. Nie róbmy jaj. Jesteśmy strażnikami galaktyki do Flarka. To niby ja tak mówię? Słyszałam to przemówienie tyle razy. A potem Gamora mówi coś w stylu... Będziemy potrzebować Draxa? Aha, a potem Kłaczuszek mówi... Nie, ja się w to nie bawię. A potem Kłaczuszek zwykle mówi... Jak coś mnie zje, to się srogo wścieknę, Quill! To brzmi jak moje słowa. Spokojnie, nikt nikogo nie zjada. Koniec już mglistych potworów? Zależy chyba od definicji. Czy jeszcze jakieś potwory wyjdą z mgły, żeby nas zabić? Zależy od definicji.